No siema ludziska, z tej strony Kamil. Słuchajcie, jak już pewnie domyślacie się po okolicznych widokach, znów jedziemy w góry i powiem wam, że coś ostatnio prześladują mnie okna, bo dziś znów dostawa okien do domu w górach. Czemu zdecydowałem się to nagrać? Ponieważ góra, pod którą właśnie podjeżdżamy, wznosi się aż ponad 1200 metrów nad poziom morza, więc nie owijając bawełnę, będą ciekawe widoki, będzie jazda, polatamy dronem. Zapraszam. Jedziemy już tak od dłuższej chwili po tej drodze szutrowej. I nie wiem, czy wiecie, ale w Norwegii nie ma bezpańskich dróg. Droga, na której znajdujemy się, jest drogą prywatną. I żeby po niej jeździć, musieliśmy na początku za nią zapłacić. Jest tu ustawiony taki czytnik tablic rejestracyjnych. No i w momencie, gdy się na nią wjeżdża, urządzenie robi zdjęcie, a my musimy, o kurczę, taki drewniany most. Nigdy nie wiem, czy te mosty są do przejazdu, czy nie, ale znaku ostrzegawczego nie było. Zakazu też nie, więc może powoli spróbujmy. No, most się nie zawalił, więc możemy jechać dalej. Jak już mówiłem, uniszczamy opłatę na początku. No i ta opłata trafia do osoby prywatnej i ta osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie tej drogi przez cały rok, czyli w zimę musi ją odśnieżać, w lato musi ją podrównać. No jest to dość fajne rozwiązanie, ponieważ te pieniądze, które płacimy, nie trafiają do jakiejś spółki państwowej, tylko na prywatne konto, do konkretnej osoby, która jest delegowana do tego, żeby tą drogą się przez cały rok zajmować. No i powiem wam, że później nie ma takich dziwnych akcji, że wjeżdżacie, a tu nagle nie da się przejechać, tylko lepiej, gorzej, ale można dotrzeć do celu. I powiem wam też taką ciekawostkę. Kiedyś rozmawiałem z takim właścicielem takiej drogi i powiedział mi on, że nawet jeśli na samej górze masz swój prywatny domek, to i tak, korzystając z tej drogi, za każdym razem musisz płacić za przejazd, więc no trzeba się na pewno dwa razy zastanowić, czy wszystko się kupiło w sklepie, bo kolejny wjazd pod górę może nas kosztować. Jak widzicie, okolica już jesienna, na drzewach już
odcienie jesieni, kolory jesieni, a my jesteśmy już w połowie drogi do naszego miejsca, więc jedziemy. No i powolutku pojawiają się pierwsze zabudowania tutaj na zboczach góry. Nie wiem, czy zwracaliście wcześniej na moich filmach uwagę, ale charakterystyczną rzeczą też dla tych domów jest to i w ogóle dla zabudowań w Norwegii, że domy nie mają takich wielkich płotów, jak to mamy w zwyczaju w Polsce. Nie wiem, czy to wynika z tego, że tutaj jeszcze tak mocno złodziejstwo się nie rozpowszechniło. No i nie wiem, czy zwróciliście też uwagę, ale w norweskich oknach nie zobaczycie zazwyczaj zasłon, firanek, także można spokojnie podejść do okna i zobaczyć, co się w środku dzieje. Gdzieś czytałem, że jest to jakiś element otwartości, ale znów gdzie indziej słyszałem, że zwyczaj ten, czyli brak zasłon i firanek w oknach, powstał w
Holandii, a powstał dlatego, że w momencie, kiedy marynarze wypływali ze swoich portów, był to taki element kontroli dla wszystkich dookoła, bo mogli patrzeć, co żony tych marynarzy robią w domu i kogo aktualnie goszczą na herbacie. Także nie wiem, czy do końca tutaj też nie było podobnie, bo Norwegia to też również taki kraj, który tą kulturę portową miał wysoko rozwiniętą w pewnym okresie swojej historii. Także ciekawe, czy ten brak zasłon i firan to wyraz otwartości, czy wyraz kontroli nad tym, co się dzieje w tych domach. No, my tu musimy sporego zawijasa zrobić, bo ta droga ma nas aż doprowadzić na sam koniec, tylko kolejna rzecz, która jest tutaj dziwna, tu niestety mapy Google nie działają i korzystam z takiej specjalnej aplikacji, która pokazuje mi wszystkie te ulice i te dróżki, więc muszę tak trochę jechać i trochę patrzeć na telefon, ale chyba tutaj. Także jeszcze kilkaset metrów jedziemy. No i słuchajcie, ludziska, nie wiem, czy widzicie domek po prawej stronie w tym zagłębieniu, to nasza budowa i tutaj mamy dostarczyć okna. No i żeby było śmieszniej, pan jest oczywiście na spotkaniu w Oslo i chciałby, żeby te okna wsadzić mu do środka, także ja nie wiem, jak ja mam to zrobić, ale chyba tym razem nie spełnię tej prośby, bo jest tu jeszcze rusztowanie dla budowlańców i nawet gdybym chciał podjechać bardzo blisko tego garażu, to nie podjadę. Okej, za chwilę widzimy się na rozładunku. Tak, żebyście mieli jasność, jak to czasami wygląda na tych rozładunkach w górach. Zobaczcie, samochód mój stoi tu. Tutaj jest taki masakryczny spadek w dół i gościu by chciał, żeby wstawić mu te okna tutaj do garażu. No niemożliwe, muszę do niego zadzwonić, bo nie damy rady. Okej, ludziska, właśnie zawracamy. Kurczę, przed chwilą bym spadł do tego rowu, który jest z prawej strony, ale jeszcze żyjemy. A kurczę, mać, weź tu zawróć. Ja pierdolę. No, jebę. Uwielbiam to, kurwa, po prostu. Oj, 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 no kurwa, tu jest taki, wiesz, ja p***dolę, prawie spadku w tą dziurę jeba, o kurwa. Okej, ludziska, właśnie zawracam już z naszego placu budowy. No uwielbiam tych ludzi, którzy mają tą fantazję i myślą, że pojedynczy kierowca może wsadzić okna gdziekolwiek życzy sobie tego ich właściciel. Tym razem stanęło na moim i zostawiliśmy okna z tyłu domu.
Niech się pan z nimi bawi. Dobra, w międzyczasie rozpadało się nam trochę, ale przynajmniej zrobimy test drona w warunkach deszczu. Także udaję się w jakieś bezpieczne miejsce, staję, a potem standardowo widoki, widoki, widoki. Zapraszam.